A ponieważ to wszystko jest nie bez wpływu na naszą agendę, ja tutaj dość przyziemny człowiek, chociaż też rozruszany przez Justynę, to powiem tylko tyle. To będzie najkrótsza zapowiedź. Certyfikowany trener Google AdWords i krótka historia o pewnej trudnej konwersji. Łukasz Chwiszczuk, zapraszam gorąco. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Chwiszczuk. Na wstępie chciałem wam powiedzieć, że mam 173 slajdy, tak to prawda, i ta energia będzie wam naprawdę potrzebna. Natomiast chciałbym rozpocząć od dosyć dużej liczby, od 33 milionów. I bardzo bym chciał wam powiedzieć, że to jest kwota, którą zarobiłem dla moich klientów. Ale to jest kwota, którą przepaliłem dla moich klientów. Byłem w różnych domach mediowych, w różnych agencjach i popełniłem naprawdę masę błędów, natomiast wydaje mi się, że to pozwoliło mi się nauczyć pewnych rzeczy i błędów, jakich po prostu nie popełniać. Ponieważ jak sobie pomyślimy trochę o marketingu, to jest trochę piekiełko, no bo łatwo się pomylić, łatwo jest przepalić pieniądze i zrobić po prostu coś źle. Marketing to jest, no powiedzmy, wybór grupy docelowej, robimy kreację lepszą, gorszą i lecimy. Kampania się toczy, analizujemy, wyciągamy wnioski, potem robimy kolejne kampanie, no i tak wygląda mniej więcej ten cykl życia. Natomiast dzisiaj chciałbym wam sprzedać pewne triki w Google Adsach, które pozwolą wam zaoszczędzić około 70% waszego budżetu. Natomiast mamy czwarty kwartał, w którym wydajecie najwięcej. No i to, co będę chciał dzisiaj zrobić, to totalnie zmienić wasze myślenie. I to będzie trochę straszne, bo chcę bardzo, żebyście myśleli o wszystkim negatywnie. Żebyście każdą opcję, którą podsyła wam Google, oceniali na początku po prostu źle. Żebyście szukali dziury w całym. Wręcz chciałbym powiedzieć, żebyście myśleli przez chwilę jak ten koleś. All I have are negative thoughts. I dokładnie o tym będzie cała moja prezentacja. Okej, okay, protip numer jeden. Lepiej być mniej inteligentnym. To, co Google chce zrobić, to sprzedać wam pewną bajkę, że jest to mega wszystko szybkie i proste jak budowa cepa. Więc jeżeli ustawiacie sobie kampanię z takim oznaczeniem na wyszukiwarkę, kampanię inteligentną, no to tam jest naprawdę mało ustawień. Ustawiamy sobie cel, potem geolokalizację, słowa, reklamy, budżet, no i jedziemy. Kampania się odpala i czekamy. Wiecie, na co czekamy? Na jajco, bo tutaj się totalnie nic nie wydarzy. Naprawdę te kampanie nic wam po prostu nie przynoszą i będzie totalne zero. Naprawdę nie warto tego robić. Więc jeżeli widzicie tylko taki ekran, który podsuwa wam Google, to proszę kliknijcie tutaj w ten przycisk i uciekajcie stąd jak najszybciej. To, co możecie jeszcze zrobić, jeżeli już macie nieszczęście odpalenia takiej kampanii, to wejść sobie tutaj w ustawienia, w koło zębate, klikamy przełącz na tryb eksperta i jak najszybciej stąd po prostu uciekamy. Bo te kampanie będą służyły tylko temu, żebyście przepalali swój budżet. Naprawdę nic z tego nie będzie. Więc sorry Google, pierwsze robisz to źle. Protip numer dwa, 2:1 to banda łysego. Ciach, mamy wyszukiwarkę, ustawiamy sobie kampanię na wyszukiwarkę, czyli de facto na potrzeby użytkowników. No i to, co Google zrobi, to zaproponuje wam, ok, masz kampanię na wyszukiwarkę, ale całkiem przypadkowo masz też włączoną sieć reklamową. Natomiast wyszukiwarka, to ona określa potrzeby waszych użytkowników. To oni wpisują frazy w danym momencie i potrzebują na coś odpowiedzi. Wyszukiwarka oznacza konwersję. Tutaj jest najłatwiej skonwertować ludzi, którzy wpisują jakieś frazy. Natomiast sieć reklamowa też może być fajna, ale nie zawsze będzie działać dobrze. Powiedzmy, że czytamy sobie o kongresie pewnej partii politycznej, a tu wysuwa nam się reklama z rzeczami, które akurat w tym momencie nie będą do końca dobre. Właśnie udało wam się przeczytać, o co chodzi. Więc okej, sieć reklamowa potrafi być fajna, ale nie w tym przypadku. Więc jeżeli widzicie ten ekran, to sieć wyszukiwania jest spoko, natomiast sieć reklamową warto wyłączyć. To jedno kliknięcie potrafi wam zaoszczędzić 40% budżetu. To jest tylko jeden klik, natomiast jeżeli macie budżet 3000, 40% z tego to jest 1200, no to przez rok uzbiera się kwota 14 tysięcy. Więc sorry Google, ale robisz to źle. Okej. Protip numer 3. Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I o co tutaj chodzi? Mamy słowo, wpisujemy sobie słowo, na przykład depilacja. I porównamy sobie teraz pewne słowa z modelem AIDA, który pewnie wszyscy znacie, tam od zasięgu, do zainteresowania, do kupna, do akcji. No i mamy użytkownika, który chce sobie coś wydepilować. Mamy początek lejka, mamy początek całego modelu AIDA.
No i rozwijamy tą frazę. Użytkownik się edukuje, tak? Chciał sobie coś wydepilować, dowiedział się, że coś takiego jest jak depilacja laserowa, więc szuka dalej. Co chce sobie wydepilować? No bikini. Znaczy nie w sensie, że ja, tylko użytkownik, to jest przykład. Natomiast jeżeli on będzie szukał dalej, to się okaże, że przejdzie do czegoś takiego jak depilacja laserowa, bikini cena, tak? Czyli będzie wiedział dokładnie, co jest mu potrzebne, gdzie by chciał to zrealizować, będzie szukał spełnienia swojej potrzeby. I to, co chcę wam powiedzieć, to, że Google próbuje wam sprzedać ilość, czyli bardzo często będzie wam podsuwał frazy, które są często wyszukiwane, a jest totalnie to bez sensu, ponieważ wam powinno zależeć na jakości. Krzysiek już wspominał o wyszukiwanych hasłach, o dopasowaniach. No i mamy wiele dopasowań w Google, przybliżone, z modyfikatorem do wyrażenia, ścisłe. Natomiast to, co wam chcę powiedzieć, to najlepsze dopasowanie moim zdaniem to jest dopasowanie wykluczające, bo to pozwala wam kontrolować no de facto na co idą wasze pieniądze. Jakbyśmy sobie spojrzeli na pewnym przykładzie, to jest fraza umieszczona na koncie, zabiegi odmładzające i możemy podejrzeć dokładnie, no co wpisał użytkownik, że reklama po tej frazie się wyświetliła. Klikamy tutaj wyszukiwane hasła, wpisał dokładnie to. Ten tekst jest ciężki do przeczytania, spójrzcie teraz. Gdzie można dostać książkę odmładzanie na surowo, to jest Agnieszka chyba i Mariusz, ale nie wiem jak na nazwisko. Nie kupią, nie ma szans, żeby kupili, oni nie wiedzą, o co im chodzi, szukają książki, gabinet kosmetyczny akurat to nie jest ten target, no sorry, ale nie kupią. I to, co wam chcę zaproponować, to listę wykluczających słów kluczowych. Krzysiek już o tym wspominał, natomiast ja bym chciał wam te listy po prostu dać. Czyli możecie sobie dodać taką listę tuż przed odpaleniem kampanii i zaoszczędzić budżet. Mam listę na przykład frazami używanymi, jak sprzedajecie rzeczy nowe, to będzie dla was idealne, nie będziecie tracić na to budżetu. Ja tych list mam trochę, więc jeżeli ktoś chce, może sobie robić teraz zdjęcia. Mamy używane, mamy duże sklepy, mamy kiepskie, mamy pytania, mamy opinie, mamy wulgaryzmy, mam nawet przepis na kanapkę z chlebem. Trochę za szybko. Jeszcze raz. Tutaj te wszystkie frazy, te listy są wymienione, więc jeżeli ktoś chce, może je sobie potem pościągać i dokładnie użyć w swoich kampaniach. Natomiast to, co wam proponuję na początku, jest złe. Google robi to źle. Przejdźmy dalej. Protip numer 4, Big Data Style. O co mi chodzi? Poznajcie proszę Tadeusza Kobosa, dzieli kobiety według rodzaju kostiumu kąpielowego. Mamy też Sebastiana Bednarka, szedł z ulicą z przyklejonym sedesem. Zdarza się. Poczekajcie na ostatniego. Lucjan Kutnik pomylił bidę z muszlą klozetową. Cóż, trzeba z tym żyć. No dobra. Każdy z tych użytkowników w wyszukiwarce będzie się różnił tymi wymiarami. Będzie to płeć, wiek, status rodzicielski, czy ma bąbelka, czy nie ma bąbelka, urządzenia, lokalizacje, czas. No i to zależy od waszej strony, od waszego produktu, od waszej kampanii, co najlepiej będzie konwertować. Bo czasami może to być płeć, czasami to może być status rodzicielski, a czasami to może być urządzenie albo wiek. Żeby sprawdzić, co jest u was najlepsze, wchodzimy sobie w zakładkę na przykład urządzenia, no i patrzymy, telefony komórkowe, 4 osoby na 100 konwertują, super. Spójrzmy sobie na komputery. Prawie 12 osób na 100 konwertuje. No i mamy już podstawę do optymalizacji i jakiś wniosek do tego, gdzie przesunąć najwięcej budżetu. Te wszystkie rzeczy możecie znaleźć dokładnie tutaj. Będziecie mieli urządzenia, dane demograficzne, lokalizację, czas i naprawdę nie trzeba mieć nazwisko Lewiński, żeby dokonać takiej analizy. Po prostu sobie wchodzicie, patrzycie, gdzie wam się najlepiej sprzedaje i już. No dobra, protip numer 5. Nie liczy się ilość, ale jakość. Dlaczego? To, co Google wam chce wcisnąć na samym początku, to taka strategia, maksymalizuj liczbę kliknięć. O co w tym chodzi? Pomyślcie sobie, że idziecie do agencji i idziecie na rozmowę o pracę, no i pytają was o jakieś umiejętności szczególne. A jedyną rzeczą, którą wy robicie podczas rozmowy jest to. To jest to jaka umiejętność szczególna, jest to fajne moim zdaniem, ale w agencji może to być mało przydatne. No i wychodzi takie małe nieporozumienie. Bo to, co Google wam chce sprzedać, to kliki. Kliki to jest po prostu ruch. Natomiast ruch, czy to będzie zawsze oznaczało sprzedaż? No nie do końca, bo będzie to oznaczało po prostu wydany budżet. Więc jeżeli widzicie taki ekran, gdzie Google wam proponuje maksymalizuj liczbę kliknięć, zrobimy ci dużo małych, tanich kliknięć, to proszę kliknijcie tutaj, coś, co jest niezalecane przez Google'a, no i dowiecie się, że na przykład to wy możecie ustalić sobie stawkę za każde pojedyncze kliknięcie w słowo kluczowe.
No i będziecie mieli dokładną kontrolę nad tym, jak i ile wydajecie. Sorry Google, robisz to źle. Protip numer 6. Nie wszystko jest takie, na jakie wygląda. Czy widzieliście kiedyś sowę? A czy wiecie, że sowa ma całkiem długie nogi? Ja nie wiedziałem. I chodzi mi o to, że podobnie patrzycie na ruch na swojej stronie. Serduszko to jest cały ruch na waszej stronie, a kółko to będzie tylko część tego ruchu. Kółko to będą ludzie, którzy kiedyś już byli na waszej stronie. I dla tych ludzi możecie podnosić albo obniżać stawki. Plusik, minusik, podnosimy, obniżamy. Natomiast no fajnie, mamy tutaj remarketing i to jest trochę tak jak ze zdjęciami na Instagramie. Tutaj fajne foto, a tak naprawdę dupa nam się trochę pali. Bo chodzi mi o to, że to, co Google wam zaproponuje na samym początku, to listę remarketingową na wszystkich. Czyli będzie, no, da wam od razu listę, tak, tutaj podnoś stawki, bo oni byli kiedyś na twojej stronie, więc na pewno skonwertują. Totalnie jest to źle. Dlaczego? Bo możecie sobie to wszystko posegmentować. Na przykład na ludzi, którzy wchodzą do was na określone kategorie strony. Wchodzą do was na określone produkty, usługi. Wchodzą nawet na koszyk albo cennik. I ta najlepsza lista, jaka może być, to ludzie, którzy już bardzo byli blisko zamówienia, blisko kontaktu, ale zrezygnowali. No i można też do tego przypisać określone kwoty za kliknięcia, czyli dla tych na kategoriach trochę podwyższymy, produkty, usługi podwyższymy troszkę bardziej, koszyk, cennik podwyższymy jeszcze bardziej, a zamówienie, kontakt poszalejmy, dajmy im na mega dużą stawkę. Jeżeli zapytacie się o procenty, to może wyglądać to tak, natomiast osoby zamówienie, kontakt, dajmy im nawet 50% więcej, możemy z tym poszaleć. Więc sorry Google, ale znowu domyślne ustawienia są złe. OK, protip numer 7. Jedni lubią ryby, a drudzy akwarium. Nie wiem, kto wymyślał tytuły tych protipów, ale dobra. OK, mamy cały ruch na waszej stronie. To kółko to są ludzie, którzy kiedyś już u was byli. Natomiast pytanie, co z całą resztą tego serduszka? Kto to może być? No są to ludzie, którzy wpisują coś w wyszukiwarkę. Jedni będą już wiedzieli, co chcą, inni nie będą wiedzieli, jedni już są zdecydowani na zakup, inni wręcz przeciwnie. Dla każdego z nas charakteryzuje zupełnie inna rzecz, natomiast nie do końca jesteśmy czasami w stanie określić to słowami kluczowymi. I to, co chcę wam powiedzieć, to to, że no, użytkownicy będą się różnić zaangażowaniem, no, inteligencją, wszystkim. Na przykład teraz dzieci używają tabletów i otwierają swoje ulubione aplikacje. W wieku 3 lat, jak ja miałem 3 lata, to jadłem błoto, więc sorry. To, co wam chcę powiedzieć, to że możecie odróżnić sobie ludzi w wyszukiwarce od tych, którzy się tylko jakąś tematyką interesują, do tych, którzy na przykład chcą już de facto coś kupić. Mamy osoby, które szukają samochodu osobowego i możemy na nich nałożyć takie dane. Kim są? Czego szukają lub co planują? To jest tak dobre, że jeżeli to symbolizuje współczynnik konwersji na waszej stronie, to może się okazać, że ten współczynnik konwersji po użyciu tych danych będzie 5 razy wyższy. Naprawdę te dane są mega dobre i bardzo fajnie działają. Możemy sobie na przykład sprawdzić, kto jest rodzicem dziecka, w jakim wieku. Możemy też sprawdzić na przykład, kto pracuje na stanowisku dyrektorskim albo kierowniczym i sprzedać mu droższy samochód. Możemy też sprawdzić na przykład, kto interesuje się pojazdami z napędem hybrydowym. Możemy też sprawdzić na przykład, kto chciałby mieć samochód z opuszczonym dachem. Te dane są tak dobre, że będziecie w stanie nawet sprzedać multiple w trybie cabrio. Więc pomyślcie o tym, czy nie warto tego użyć w waszych kampaniach. Mam tutaj jeszcze mały bonus, który też Google skrętnie ukrywa. Bo to, co będzie ustawione domyślnie, to obserwacje. Jest to zaznaczone tutaj. No i obserwacja, możecie tam dodawać, obniżać stawki, natomiast będziecie de facto wystrzeliwać swoje pieniądze w kosmos. No bo jak przestawicie nakierowanie, będą się działy znacznie lepsze rzeczy. Obserwacja to jest tylko manipulacja stawką dla ludzi o określonych zainteresowaniach. A kierowanie to możecie przeznaczyć sobie już dokładnie wasze pieniądze na określony wasz target. Więc sorry Google, ale znowu twoje ustawienia domyślne są złe. No i teraz będzie protip numer 8. Protip, jakby to powiedzieć, nad którym najdłużej myślałem i jak najdłużej dochodziłem, ale okazuje się, co może być dosyć szokujące, że reklamy mają znaczenie. I o co mi tutaj chodzi? Teraz was poproszę o chwilę uwagi. Chciałbym, żebyście przeczytali ten artykuł, który zaraz pokażę razem ze mną. Akcja dzieje się w Siemianowicach.
Nie lada niespodzianka spotkała patrol lokalnej drogówki. No spoko, nic specjalnego. Zatrzymali auto prowadzone przez całkowicie nagiego mężczyznę. Robi się ciekawie. Dla doświadczonych funkcjonariuszy nie byłoby to takie dziwne, gdyby na fotelu pasażera nie siedział przypięty pasami łabędź. No i potem się jeszcze okazuje, a z tyłu oraz bagażniku znajdowało się w sumie kilkanaście kur. Więc czytając ten artykuł, buduje się u was zaangażowanie, tak? Jesteście ciekawi, co ten koleś jeszcze naodwala. Uwierzcie mi, to wcale nie jest koniec. Tam jest jeszcze długo, długo ciekawej historii. Bo okazuje się, że mężczyzna, 31-letni Krzysztof Nowak, początkowo nie był sobie w stanie przypomnieć, jak się nazywa, ani skąd w aucie wzięły się zwierzęta. Zdarza się. Po chwili stwierdził, że prawdopodobnie podróżuje autostopem. No poczekajcie, bo to naprawdę jeszcze jest nic. Ale nie chciał być wścibski, więc nie zadawał im tak osobistych pytań. Rozumiem go, bo ja też raczej nie pytałbym. No jedzie ze mną łabądź, kilka kur, sorry. Natomiast skarżył się, że kury nie chciały zapiąć pasów. Ten artykuł buduje w was zaangażowanie. No i to jest bardzo fajne, tak? Jesteście ciekawi, co dalej się wydarzy w tej historii. To nie jest całość. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na ten nagłówek, no to de facto znacie już najciekawszą część tej historii, najśmieszniejszą rzecz. 31-letni Krzysztof Nowak tam jechał nago z kurami i w łabędzie. No więc tak, ten pierwszy tekst buduje w was zaangażowanie, a ten nagłówek buduje w was CTR, czyli będziecie po prostu klikali. I to, co chcę wam powiedzieć, to, że Google tak samo chce wam sprzedać CTR zamiast zaangażowania. Google chce wam sprzedać CTR, czyli kliki. Kliki będą oznaczały wydany budżet, natomiast to, na czym powinniście się skupić, no to jest zaangażowanie, czyli współczynnik konwersji. To ludzie powinni się angażować na waszą stronę, żeby po prostu kupować. Więc Google będzie wam chciał sprzedać coś takiego, rotacja reklam. I założę się, że 90% z was na koncie ma to ustawienie. Optymalizuj i wybieraj najskuteczniejsze reklamy. To nie jest do końca wcale dobre, bo Google wtedy będzie wybierał reklamy, które po prostu najczęściej się klikają. To nie jest super. Jeżeli sobie to zmienimy, nie optymalizuj, zawsze wyświetlaj reklamy naprzemiennie, to już wtedy waszym będzie obowiązkiem używanie reklam, które po prostu najlepiej konwertują. Reklam, które powodują to, no, że ludzie angażują się w waszą stronę i chcą po prostu coś kupić. No i całkowitym przypadkiem zobaczycie też to, optymalizuj pod kątem konwersji, no sorry, ale Google to właśnie wyłączył, nieobsługiwany. Przypadek. No i chodzi mi o to, że Google no, strzela z biodra z tymi waszymi reklamami, trochę bez sensu, bo po prostu strzela reklamami, które są najczęściej klikane. Nie wiem, czy wiecie, ale to właśnie było 170 slajdów. Wyobrażam sobie, że ktoś mógł podczas tego mojego oglądania trochę zasnąć. Więc wszystkie moje rekomendacje są dokładnie tutaj. Można sobie je ściągnąć, odpowiedzieć sobie na parę pytań i zobaczycie wtedy, ile waszego budżetu idzie w palnik. No i to, co wam proponuję, to jest trochę szaleństwo. Z tego względu, że ono chce, żebyście podchodzili do każdego ustawienia kampanii bardzo negatywnie. No żebyście szaleńczo szukali odpowiedzi, czy to jest prawdziwe, czy naprawdę będzie tak działać. Natomiast to szaleństwo może popchnąć wasze kampanie do przodu. No jak ktoś kiedyś powiedział, szaleństwo jest jak grawitacja, wystarczy lekko pchnąć, no to odpowiedź, kto to powiedział, jest na przedostatnim slajdzie mojej prezentacji. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo, Łukasz. Nie zdążymy już strzelać koszulką, bo twój czas się skończył, ale bardzo dziękuję za to, że byłeś i przekaż proszę ten pointer kolejnej osobie. A wy przekażcie swoje...